Na scenie pięknie prezentuje się już grupa teatralna z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie. Tytuł przedstawienia to Słowik, a grupę przygotowywały pani Ewa Suska, pani Katarzyna Ogórkowska oraz pani Małgorzata Michalska. Przed wieloma laty Słowik o cudownym głosie żył. Chiński cesarz dał mu złotą klatkę, by ten przy nim był. Lecz z sztucznego zrobił ktoś Słowika. Cały śnił i znał piosenek 100. Tak prawdziwy wymknął się z pałacu. Już nie chciano go. Sztuczny Słowik rozczulał każdego. Śpiewał tak, gdy nakręcony był, lecz się zepsuł całkiem dnia pewnego. Z żalu cesarz opadł w sił. Lecz gdy śmierć już chciała go pokonać, ptak prawdziwy nagle zjawił się. Cesarz rzekł. Popełniłem błąd przeszłości, chcąc Słowika jak zabawkę mieć. To co piękne rodzi się z wolności. Gdzie chceś, tak uleć. Proszę Państwa, zapraszam ponownie do nas grupę teatralną z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie. Zapraszam całą grupę teatralną. Urokliwe przedstawienie przygotowane specjalnie na zambrowskie potyczki teatralne. Podziękowania dla całej grupy teatralnej. Ja zapraszam bliżej, bo będzie pamiątkowe zdjęcie grupy teatralnej. I chciałabym serdecznie podziękować paniom, które przygotowywały swoich podopiecznych do potyczek teatralnych. Dziękuję pani Ewie Suska. Pani Katarzynie Ogórkowskiej. Podziękowania składam na ręce pani Małgorzaty Michalskiej.